Kamila przybyła po drużynowych mistrzostwach Europy, po konkursie skoku o tyczce. Kamila 4.21, 10 miejsce. Było blisko, żeby skoczyła 4.36. Naprawdę niewiele zabrakło. No właśnie, twoim zdaniem, jak z twojej perspektywy to wyglądało? Czego zabrakło do tego, żeby to 4.36 przeskoczyć? Trochę zabrakło szczęścia, mi się wydaje. Ten wiatr też do końca nam tutaj nie pomagał i naprawdę szkoda tej mojej pierwszej próby, którą po prostu przebiegłam. Bo naprawdę to było w moim zasięgu dzisiaj, żeby skoczyć te 4.36. No ale cieszę się, że nie jestem ostatnia, bo startowałam tutaj z ostatnim rezultatem, z najgorszym rezultatem, można powiedzieć, w stawce. Więc dla mnie to jest taki mały sukces, że jestem te dwa oczka w górę jestem i są punkty dla Polski. To jest przede wszystkim priorytet tutaj na tych zawodach. Jak ci się startowało tutaj w Bydgoszczy? Jak podoba ci się atmosfera? Dzisiaj na trybunach jest dość dużo kibiców, to pewnie uskrzydlało ciebie. Tak, jest wspaniale. Tyle ludzi dzisiaj przyszło, że aż sama jestem w szoku. Ten doping ich moich najbliższych, mojej rodziny, niósł mnie po prostu po rozbiegu. Było dobrze. Fajnie mi się tutaj skakało. I fajnie, że tyle ludzi przyszło nas wspierać w dążeniu do tego drużynowego złota.